Cześć kochani! Dzisiaj będzie temat rzeka, ale musimy się zmieścić w bardzo krótkim czasie, więc powiemy tylko o rzeczach najważniejszych, czyli rowerek dla dzieci. Dwa podstawowe aspekty, bezpieczeństwo i wygoda. Jeśli mówimy o obszarze bezpieczeństwa, ważnym jest, aby rower był dostosowany do dziecka dobrze pod kątem wielkości ramy i wielkości kół. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie tylko wielkość koła ma znaczenie, bo często ludzie o to pytają, jaki rozmiar koła należy dopasować dla dziecka. Najważniejsze jest to, aby zerknąć na rozmiar koła, ale też i rozmiar ramy. Jeżeli dziecko stanie na rowerze, nie siadając na siodełku, ważne jest to, aby nie zawisło na wysokości krocza na ramię. Tam musi być delikatna przerwa. I ważne jest, aby dziecko nie stało na paluszkach, żeby stabilnie mogło trzymając kierownicę, stać na nogach. Dopasowanie rozmiaru roweru do dziecka jest o tyle ważne, że dziecko bardzo dużo spędza na nim zazwyczaj czasu. A że to jest okres, w którym organizm dziecka się rozwija, więc ta jazda na rowerze nie może w żaden sposób negatywny wpływać na rozwój stawów, na rozwój kości. Więc jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób prawidłowo dopasować rozmiar roweru do rozmiaru dziecka, to spójrzcie tutaj. Tu jest artykuł, w którym jest tabela z dokładnymi rozmiarami rozpisanymi. Teraz oczywiście nie będę o tym opowiadać. Zerknijcie, spójrzcie. Z perspektywy jako kierowcy najważniejsza jest widoczność dziecka. Też w kwestii bezpieczeństwa. Co radzisz? Niemniej ważne jest też to, abyśmy dobrze potrafili sobie oświetlić drogę przed sobą, jak również zasygnalizować jadącym z naprzeciwka, że jesteśmy na drodze. Oświetlenie najważniejsza rzecz, absolutnie. Odblaski to jest dodatek. Najważniejsze jest to, żeby oświetlenie emitowało mocny strumień światła, a nie tylko pozycyjny, tak? Żebyśmy byli dobrze widoczni. Nie powinniśmy tak naprawdę wyjeżdżać na drogi bez kasku na głowie. Bez względu, czy to dorosły, czy dziecko. Moi drodzy, to ja teraz wykorzystam ten moment i powiem trzy słowa do dzieci. Otóż, moje drogie dzieci, nie jest obciachem jeździć w kasku. Obciachem jest rozbić sobie głowę, a jeszcze większym obciachem jest zginąć z powodu braku kasku. To jest bardzo, bardzo mocne słowo, ale słuchajcie, musicie to zapamiętać. A co z hamulcami? Hamulce nie mogą być dodatkiem. To jest najważniejsza rzecz. Hamulce są bardzo istotne i na co tutaj warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na ich wykonanie. Byłoby super, gdyby hamulce były takie same jak w rowerze dla dorosłych, czyli metalowe, mocne, stabilne. Tak samo w przypadku manetki. Manetka też dobrze, żeby była nie plastikowa, a wykonana z metalu. Warto, żeby dziecko sprawdziło przed zakupem, czy ten rower ma hamulce, które hamują, czy które regulują prędkość. Hamulec musi hamować, a nie redukować prędkość. To jest bardzo istotne. Ważne też, żeby sprawdzić, czy dziecko dosięga do tych klamek, czy jest w stanie je w ogóle ścisnąć, bo dzieci czasem mają słabiutkie jeszcze rączki, słabe paluszki i nie zawsze są w stanie po prostu przycisnąć odpowiednio tych hamulców. Pozwolę sobie nadmienić, jeśli mogę. Dobrze wykonane manetki hamulcowe mają regulację i rączkę hamulca można nieco przesunąć. W słabszych modelach tej regulacji nie ma. Bezpieczeństwo, wygoda, ale nie zapominajmy w tym wszystkim, że rower, który kupujemy dla dziecka, musi się też jemu podobać. A może warto najpierw porobić zdjęcia w salonie, pokazać dziecku i zapytać się, a który rowerek ci się najbardziej podoba? I wtedy dokonać wyboru. O rowerach dla dzieci można mówić, mówić i mówić i temat się nie wyczerpie bardzo, bardzo długo. Natomiast myślę, że to, o czym powiedział Piotrek, to są sprawy absolutnie najważniejsze i z tego, co wiem, z tego, co słyszałam, rodzice przychodząc kupować rower dla swoich dzieci, nawet o tych podstawowych sprawach bardzo często w ogóle nie mają pojęcia, czy w ogóle o nich nie myślą. Także Piotrek, dzięki wielkie, a Wam, moi drodzy, wielkie pa, pa.